Uszanowanie, dzisiaj słów kilka na temat, o który nie tyle poprosił, co zapytał mnie jeden z moich studentów. Pozdrawiam serdecznie, panie Mariuszu, i muszę przyznać bardzo zasadne pytanie, podwójne, nad którym sam się ostatnio dość głęboko zastanawiałem. Jak wiecie, no, często szukam trochę dziury w całym, ale tak naprawdę staram się nie szukać najłatwiejszych odpowiedzi, i właśnie te drugie dno. Nieraz potem się niestety okazuje, że tak było. Dwie kwestie. Pan Mariusz pytał, czy przypadkiem jest Legionella i czy przypadkiem jest to, co się dzieje na polskiej kolei. Tak jak powiedziałem, trochę już spoilerując całą swoją wypowiedź, spontaniczną jak zwykle, kompletnie nieplanowaną, no to oczywiście możemy zakładać, że niestety nie, tutaj nie chcę w żaden sposób oczywiście straszyć, ale nie jest to wykluczone. Zwłaszcza, że wodociągi lokalne mówią, no, że te przypadki zarażeń są w pewien sposób trochę dziwne. Nie ma jakby w tym wszystkim konsekwencji. Osoby, które przebywały w tych samych punktach, nie są zarażone. Te punkty są gdzieś, nazwijmy to, rozdzielone, tak, w różnych miejscach, w różnym terenie. No stąd nie trzyma się to do końca za przeproszeniem kupy, więc można mieć wątpliwości, można się zastanawiać, czy w paru miejscach gdzieś tego ustrojstwa nie podłożono, ale myślę, że tutaj biolodzy, chemicy i fachowcy od tych kwestii by się musieli wypowiedzieć. Nie będę tutaj udawał, że się na tym znam, ale jako osoba, nazwijmy to, od bezpieczeństwa, no zgłaszam, że sam osobiście też mam coś takiego, że znak zapytania po mojej głowie łysej puka. I to na pewno tutaj wątpliwości się rodzą. I mam nadzieję, że nie jest to znowu, zresztą jak za chwilę omawiany też przypadek kolei, nie jest to załatwiane i rozwiązywane w ten sam sposób, jak wtedy, kiedy mieliśmy problem z dostępem do sieci, kiedy mówię oczywiście o dostępie do prądu, no, kiedy zdiagnozowano oczywiście prosty błąd ludzki, tak? Prosty błąd ludzki, który sparaliżował tak naprawdę dostęp do zasobów tak naprawdę o strategicznym znaczeniu. Pozostaje mieć nadzieję, że nasze służby specjalnie taki komunikat dały, no ale tutaj też można mieć pewne wątpliwości. Zostawiam to już pod wasze własne rozmyślania. No i kolej. Kolej, niestety kilka przypadków, które ostatnio bardzo mocno bym powiedział, średnio po polsku, mnożą się, ale jednak taki jest fakt. Chcę podkreślić, że na Zachodzie również paraliżowane były systemy dotyczące ogólnie transportu publicznego. Oho, auto się odzywa, chce jeść. W tym między innymi lotnicze, kolejowe i tak dalej, więc być może przyszła też pora i na nas, a nie zapominajmy, że jesteśmy tym państwem granicznym. No i państwem, które udziela dość dużego wsparcia i tego politycznego, i tego militarnego, humanitarnego i właściwie wszelkiego innego Ukrainie, tak? Czyli temu głównemu, albo jednemu z głównych wrogów dzisiaj Rosji. Nie wiem, czy Federacji Rosyjskiej, ale Rosji na pewno. No i patrząc na transport masowy, patrząc na tą siatkę rozbijaną przez nasze służby, a co też jednak, no przepraszam, nasze służby, ale muszę podkreślić, jednak wynikało to z informacji naszych sojuszników. No to można mieć pewne wątpliwości, czy ktoś sobie troszeczkę, ale jednak nie zwiększa intensywności działań na kolei. Być może ćwicząc pewne elementy, obserwując, jak reagujemy, jak działamy, jakie są luki i mankamenty naszego systemu zabezpieczeń kolejowych. Mam nadzieję, że uda mi się podpuścić moich dwóch bardzo dobrych znajomych profesorów, którzy między innymi bezpieczeństwem na kolei się zajmują. Postaram się was oznaczyć, może się odniesiecie do tego, może jakieś swoje uwagi też wniesiecie, bo na pewno byłyby bardzo, bardzo wartościowe. Podsumowując, bardzo krótko. Szanowni, nie szukajmy zawsze najłatwiejszego rozwiązania problemu, najłatwiejszej diagnozy, najłatwiejszej przyczyny. Pogrzebmy, bądźmy trochę nieufni, szukajmy czasem tej dziury w całym, bo jak tylko raz na 10, no dobra, raz na 100 przypadków się okaże, że mieliśmy rację, to i tak może się okazać, że właśnie komuś być może uratowaliśmy nie tylko zdrowie, ale i życie. Pozostając w nadziei, że będzie wszystko ok, bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni.
kieruj się w stronę podcastu na celowniku.